Co to jest kina zakreatynowa? Kina zakreatynowa, CK, CPK, to enzym pełniący ważną funkcję w procesach energetycznych w komórkach ciała. Występuje przede wszystkim w tkankach i komórkach o dużym zapotrzebowaniu na energię, mięśniach szkieletowych, sercu, mózgu, a także w plemnikach i komórkach światłoczułych siatkówki. Do krwi przedostają się niewielkie ilości kinazy kreatynowej. Jej zawartość, mierzona poziomem aktywności, zwiększa się w przypadku uszkodzenia komórek i wydostania się kinazy kreatynowej do krwiobiegu. Wyróżnia się kilka frakcji, czyli izoenzymów CK, CKMM, przeważający izoenzym w warunkach prawidłowych, pochodzący głównie z mięśni szkieletowych CKBB, występuje w mózgu CKMB. Charakterystyczny dla mięśnia sercowego. Jakie są wskazania do badania kinazy kreatynowej? W zależności od choroby, którą lekarz próbuje zdiagnozować, badana jest całkowita aktywność kinazy kreatynowej lub aktywność poszczególnych frakcji CK, najczęściej CKMB pochodzenia sercowego w diagnostyce zawału serca. Wykonuje się również badanie stężenia, masy, frakcji sercowej CKMB MASZ, które stanowi alternatywę w przypadku braku możliwości oznaczenia troponin sercowych, najczulszych markerów zawału serca. Wskazania do badania kinazy kreatynowej, podejrzenie zawału serca, podejrzenie dorzutu zawału, kolejnego zawału serca w ciągu kilku dni od pierwotnego i towarzyszący temu objawy, uciskowy ból w klatce piersiowej, duszność. CK i frakcja CKMB podejrzenie uszkodzenia mięśni szkieletowych, ból, tkliwość mięśni, urazy, choroby mięśni, dystrofie mięśniowe, miopatie, zapalenia mięśni, monitorowanie leczenia hiperlipidemii statynami i innymi lekami mogącymi wywoływać miopatie, fibracy, neuroleptyki, podejrzenie uszkodzenia mięśni z powodu zatrucia tlenkiem węgla, alkoholem. Jak przygotować się do badania kinazy kreatynowej? W miarę możliwości pacjent do badania powinien zgłosić się na czczo. Jakie są przeciwwskazania do badania? Nie ma istotnych przeciwwskazań do badania aktywności kinazy kreatynowej we krwi. Wystarczy pobranie niewielkiej ilości krwi żylnej. Jak interpretować wynik badania aktywności kinazy kreatynowej? Norma CK u mężczyzn 24/195 i norma CK u kobiet 24/170 i norma aktywności CKMB 12 i CKMB mas 5 ng/ml w przypadku zawału serca obserwuje się typowe zmiany CKMB. Wzrost w ciągu 3-4 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej, maksimum po 18-24 godzinach i normalizacja w ciągu 72 godziny od początku objawów. Przyczyny zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej, uszkodzenie mięśni szkieletowych, uraz, znaczny wysiłek fizyczny, zastrzyki domięśniowe, zapalenie mięśni, postępujące dystrofie mięśniowe, nowotwory, mięśni, drgawki. Stosowane leki, statyny, fibracy, neuroleptyki, choroby i uszkodzenie mięśnia sercowego, zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego, uraz serca, na przykład. Podczas resuscytacji, kardiowersji, zabiegu ablacji czy PCI, choroby ośrodkowego układu nerwowego, udar krwotoczny, napady padaczkowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niedoczynność tarczycy, wstrząs, zatorowość płucna, stan po radioterapii. Przyczyny zmniejszenia aktywności kinazy kreatynowej, choroba alkoholowa, wątroby reumatoidalne, zapalenie stawów.